Siemanko wszystkim, Maciej Pietrowicz z tej strony, kanał Real Progress. Postanowiłem nagrać drugą część, nagramy sobie ten sam temat, czyli nie dość, że redukcja, to i o diecie. A to tylko dlatego, że dużo pytań się pojawiło, więc to oznacza, że dużo rzeczy też nie poruszyłem i po prostu macie jakieś niewiadome. W komentarzach starałem się odpowiedzieć dla Was, że tak powiem, w taki prosty, krótki sposób, ale tutaj to rozwinę. Myślę, że to będzie też satysfakcjonujące dla tych osób, które zadawały pytania, więc jak zawsze zachęcam do zadawania i na pewno wtedy wszystko dla każdego będzie jasne i omówimy to bardziej dokładnie. Więc co, że tak powiem, poruszymy nadal ten temat, jeżeli chodzi o dietę, czyli produkty, kiedy co używać. Było takich różnych, było kilka ciekawych pytań, typu czy można ciągle lecieć na ziemniakach, co jest takie dla mnie. No niby jasne, no bo można, tak? Tylko zaraz powiem dlaczego. Kolejne rzeczy, na przykład jakie produkty tutaj dla osób z glikemią. Wszystko to poruszymy, ale na początku jeszcze zacznijmy sobie troszkę od drugiej strony, czyli zahaczymy delikatnie o temat refeedów czy cheat meali. Kiedy taki refeed, kiedy taki cheat meal powinien się pojawić i kiedy jest dobra opcja, aby to zrobić. Więc słuchajcie, ja zawsze mówię w ten sposób. Cheat meal robimy wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujemy, a redukcja jest takim czasem, kiedy należy się, że tak powiem, spiąć i po prostu trzymać się stricte mocno tej diety i tutaj nie folgować się za bardzo, jeżeli chodzi o te dodatkowe źródła, że tak powiem, jedzenia, czyli burgery, kebaby, pizze i tak dalej. Ale łatwo powiedzieć, nie zrobić, to jest normalne. Ja jestem na takim etapie, że już mnie te cheaty, że tak powiem, aż tak nie cieszą, chyba że przed zawodami czy po zawodach, to wiadomo, jedzenie jest wtedy dla mnie wszystkim, ale to jest normalne. Według mnie osoby, które mają takie problemy, jeżeli chodzi o powstrzymanie się od jedzenia różnych tam takich, że tak powiem, dodatkowych posiłków, no to po prostu tutaj są jakieś, że tak powiem, niefajne relacje z żarciem, tak mi się wydaje. Jest to trudne na pewno i zrozumiałe, przede wszystkim zrozumiałe, tutaj to kluczowe słowo, u osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z dietą, tak? No bo jeżeli ktoś jadł 7 razy w tygodniu na mieście, przypuśćmy, no to nie jest tutaj niczym złym, jeżeli w weekend coś zje, tak? Znaczy nie jest złym. Na pewno jest to gorsze niż to, jakby mielibyśmy trzymać tą dietę, no ale jeżeli ktoś 7 razy w tygodniu, czy 6 razy w tygodniu jadł na mieście, czy wyleciały jakieś tam burgery, czy dodatkowe przetworzone produkty nawet z marketów, no to wiadomo, że i tak sukcesem są nawet te 4 czy 5 dni w tygodniu, jeżeli chodzi o Michę. Tutaj oczywiście ma informacje dla osób, które mnie oglądają, ale również z którym współpracuję. Nie myślcie, że to znaczy, że macie dietę ode mnie, a możecie sobie wtedy 2 czy 3 dni coś dojeść. Ja zawsze tłumaczę to w ten sposób. Każdy robi co chce. Jeżeli ktoś mnie pyta o cheat meal, to zawsze mówię w jeden sposób. Naprawdę, chcecie, jedźcie. Ja to wiem, ok, ale jeżeli nie ma efektu, ewentualnie ten efekt, że tak powiem, przychodzi nam coraz trudniej albo z trudnością, no to proszę po prostu tutaj na mnie winy nie zrzucać, tak? No, ja zawsze mówię, że trzymanie się diety, trzymanie się planu treningowego i tak dalej, a przede wszystkim również cardio, czyli tych trzech takich kluczowych rzeczy, zawsze, jeżeli ktoś się trzyma, to zawsze ten efekt osiągnie. Jeżeli ktoś natomiast nie ma głowy na początku, jestem w stanie to zrozumieć, ale jeżeli jestem już jakby współpracuję z osobą, która trzyma się już od dłuższego czasu diety, przeszliśmy już trochę, że tak powiem, jeżeli chodzi o okres masowy czy okres redukcyjny, ktoś mi podjada, no to sorry, ale ja tutaj od razu mówię wtedy, że to nie ma sensu, no bo nie na tym ten sport czy ta metamorfoza, że tak powiem, naszej sylwetki polega. Więc tak przechodząc jeszcze do meritum, cheat meal. Cheat meal będzie dobry oczywiście wtedy, kiedy mamy na przykład stagnację. Ale nie mówimy tutaj o stagnacji, kiedy mamy jeszcze co ucinać, jeżeli chodzi o jedzenie, mamy co podbijać, jeżeli chodzi o cardio, bądź możemy jeszcze dołożyć jakieś suplementacje, ewentualnie jakieś spalacze i tak dalej, co robimy oczywiście na samym końcu. Cheat meal będzie fajnym rozwiązaniem, kiedy jesteśmy już w takiej mocnej stagnacji, tego jedzenia naprawdę jest mało. Kiedy ta redukcja jest już na dość takim zaawansowanym poziomie, kiedy ta sylwetka jest już naprawdę wyraźna, wtedy cheat meal naprawdę może się sprawdzić. Ja już tutaj wspominałem wcześniej w materiale, że cheat meal będzie dobry, ale również refeed z czystego jedzenia będzie dobry, ale tutaj właśnie cheat meal traktuję jako taki refeed, ale jeżeli chodzi o takie bardziej brudne jedzenie, nie? Więc co jeszcze można zjeść do tego cheat, co było najlepsze? Oczywiście byłoby zbyt pięknie, jeżeli moglibyśmy zjeść, oczywiście możemy, ale byłoby zbyt pięknie, jeżeli polecielibyśmy w to, co tylko chcemy.
Ja na pewno wybrałbym jakieś pół kilo czekolady, do tego jakieś dobre piwko, trochę chipsów, jakaś fajna pizza czy kebab, taki 3XL i byłbym zadowolony. Natomiast nie polega to na tym, aby nawpieprzać się, za przeproszeniem, pod korek, a polega to na tym, aby po prostu dostarczyć tą pulę kalorii, troszkę tych tłuszczy, tłuszczy trans, że tak powiem, troszkę takiej, wiadomo, trochę tego brudnego jedzenia. I żeby ta kaloryka nie była po prostu przeogromna, że nagle ktoś robi cheata i wlatuje tutaj 5 czy 10 tysięcy kalorii, bo tak też się da, uwierzcie, da się. Tylko po prostu, aby naprawdę troszkę tylko tą kalorykę podbić, zaspokoić swoje smaki, że tak powiem, tak? Tutaj ważny jest aspekt psychiczny dla mnie przede wszystkim. Osoby, z którą współpracuję, czy wasz, osób, które oglądają tutaj sobie, jak chcą poradzić z redukcją, ważne jest tutaj, aby psychicznie dobrze się czuć, tak? Czyli chodzi za nami jakiś tam smak, powiedzmy, jakieś te burgery i tak dalej, kiedy wreszcie będę mógł zjeść, mogę dalej redukować, ale tylko chcę się najeść. To właśnie po to jest ten cheat meal również, nie? Żeby nadal robić tą redukcję, nie wypalić się, nadal jakby mieć ochotę, aby tą redukcję ciągnąć. I to jest dobre rozwiązanie. Natomiast również preferuję bardzo mocno nie cheat meal, a refeedy, takie typowe z czystego żarcia, ponieważ jeżeli ktoś lubi lub potrafi dobrze zaczarować w kuchni, to naprawdę taki dzień dla wielu osób jest zbawienny. Później większość oczywiście narzeka, że jest głód, co jest głód w kolejnych dniach, już po takim refeedzie, ale to jest jak najbardziej normalne. Więc tak wracając jeszcze do samego początku, kiedy taki cheat meal, kiedy taki refeed, kiedy to może być legalne? Wtedy, kiedy tego jedzenia naprawdę jest mało, kiedy ta redukcja już, że tak powiem, wolno postępuje, bądź jest bardzo mocno zaawansowana, choć myślę, że jedno z drugim się łączy, wtedy możemy zdecydować się na taki zabieg. Tylko nie robimy tak, że tutaj tydzień czy dwa tygodnie nie ma progresu takiego jak na początku, więc to znak, że okej, Pietrewicz mówił, że można ładować, więc ładujemy. Nie działa to w ten sposób, uwierzcie, ja teraz świeżo po redukcji mogę się poczuć tak jak osoby, które tutaj o redukcji słuchają. Też już myślałem, że ten cheat meal jakiś albo tam jakiś taki refit będzie potrzebny, może cheat coś nam pomoże, może refit pomoże. Tutaj ja byłem uspokajany przez mojego trenera, ale no takiego cheata nie było, takiego refitu nie było, no i wszystko poszło, tak? No to jest po prostu moja głowa i ciężko często nam ocenić jakby siebie po prostu, tak? Ktoś z boku widzi to lepiej, my widzimy to inaczej. Wiadomo, też psychika i ochota na różne zachcianki też jakby robi swoje, no ale taki sport, bądź taka redukcja, tak? Nie mówimy tutaj tylko o zawodnikach, ale mówimy również o osobach, które po prostu chcą zredukować. Co mogę jeszcze tutaj dodać? Było pytanko tutaj, jak sobie poradzić ze słodyczami, jeżeli chodzi o okres redukcyjny. Odpowiedziałem na to prosto i odpowiem tutaj też również prosto, po prostu. Najłatwiejsze jest, aby te produkty wyeliminować z naszego domu czy mieszkania, tak? Jeżeli czegoś nie mamy, to tego nie zjemy, natomiast nie kupujmy. Musimy się jakoś po prostu powstrzymać i wytrzymać, tak? No nie masz, tak powiem, rady złotej typu, weź taką tabletkę albo to. Odpisałem również, że niektórzy mówią o tym, że chrom potrafi, że tak powiem, tutaj łagodzić te objawy chęci na słodkie. Czy to jest prawda? Nie wiem. Może ja jestem zbyt wielkim łakomczuchem, ale nigdy nie zauważyłem, aby dzięki puknięciu tabletki chromu czy dwóch ta ochota przeszła. No myślę, że to po prostu jest głowa. No i trzeba się przyzwyczaić, przestawić. Co wiadomo, również cukier jest też, że tak powiem, mocno uzależniający. Nie ma co tutaj gadać, że nie, bo jest. Jeżeli przez dłuższy okres czasu nie ma go w naszym organizmie, nie spożywamy takich cukrów i takich produktów typu właśnie czekolady, żelki, cukierki i tak dalej, to też również nam się tego tak bardzo nie będzie chciało. No ale jakoś trzeba od tego zacząć, jakoś te produkty w ogóle wyeliminować, nie? Więc rady na to złotej nie mam. Ale lecimy dalej. Pracuję fizycznie, często w pracy brak mi energii. Czy podbijać węglowodany? Pamiętajcie, zawsze bierzemy pod uwagę naszą aktywność w ciągu dnia. Oczywiście, niektórzy tutaj podchodzą do tego zbyt leniwie. Według mnie, też od drugiej strony zacznę, według mnie mówienie tutaj, bądź takie spostrzeżenia, że wykonujemy 20 tysięcy, 30 tysięcy, czy 15 tysięcy kroków w ciągu dnia, więc ja powinienem mieć więcej lub nie powinienem kręcić aż tak dużo cardio. Według mnie kroki powstały dla osób, które są leniwe. Liczenie kroków nie widziałem nigdy, może to nie jest dobry przykład, ale na zawodnikach będę się opierał, bo to zawodnicy zawsze robią tą formę najlepszą. Nie widziałem nigdy zawodnika, nie widziałem również żadnej zawodniczki, czy nawet faceta, który dobrze wygląda na plaży. Dobrze, nie mówię dobrze, średnio, tylko naprawdę dobrze. Nie ma takich osób, które zredukowały, że tak powiem, dzięki zwiększaniu ilości kroków
że ktoś robi 5 tysięcy, później 8 tysięcy kroków, później 12. Jasne, jest to ważne, jest to dobre, jest to fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi nawet o takie, nawet o okres masowy, tak? Podczas okresu masowego ta aktywność w ciągu dnia na pewno pozwoli nam przejeść to wszystko, na pewno na małej ilości kardio również tutaj wpłyną pozytywnie na to, ale nie porównywałbym tutaj kroków na pewno do kardio, ale jeżeli chodzi o pracę fizyczną i ktoś wykonuje taką pracę, to jak najbardziej. Różne przykłady, na przykład Patryk jest dobrym przykładem, ponieważ tutaj myślę, że się nie obrazi, jeżeli powiem, również pozdrawiam. Patryk z kanału właśnie Early Progress, również kiedy szkoła się do zawodów, to opowiadał dla mnie, że pracując fizycznie, skończył redukcję bodajże na 500 węgla. Na 500 węgla, wtedy już pracował fizycznie Patryk i skończył redukcję na 500 węglowodanach, więc wiadomo, jeżeli siedziałby, że tak powiem, cały dzień w mieszkaniu, to na pewno tych węglowodanów byłoby mniej, tak? Ale tutaj, jeżeli ta praca, to przepalanie energii jest tak duże, no to jednak ta kaloryka powinna być dużo większa i powinniśmy naprawdę zwracać na to uwagę. Ja natomiast jako osoba, która dziennie robi może 3000 kroków, maksymalnie, no to maksymalnie do 5, ja potrafię je zredukować na wyższych kaloriach i redukowałem też na mniejszych i to się sprawdza. Że tak powiem, uważam, że na większych kaloriach lepiej dla mnie to idzie, ta sylwetka wygląda lepiej, ten postęp też jest lepszy, jeżeli chodzi o redukcję. Ja szykując się do zawodów też tutaj z Adamem, do pierwszego startu skończyliśmy moją redukcję na około 400 gram węglowodanów, więc naprawdę taka, myślę, solidna ilość, jeżeli chodzi o redukcję i przygotowanie sylwetki pod zawody, nie tyle co redukcję. Natomiast niektóre redukcje były też na niższej kaloryce i też to fajnie wychodziło, więc wiadomo, co osoba to przypadek, tak? Więc tutaj trzeba do tego podejść mocno indywidualnie. Posiłki okołotreningowe dla osób z glikemią i trawieniem. Jeżeli jesteś osobą, która ma problemy z trawieniem, to oczywiście pierwsza rzecz, zadbać o to trawienie. Nie będę się tutaj rozwodził mocniej na temat probiotyków i tak dalej, o to, czego można tutaj dorzucić, czyli jakieś betainy, enzymy, maślan sodu i tak dalej. Nie będę o tym mówił, może powiem o tym w innym materiale, jeżeli niektóre osoby będą chętne, ale na pewno zadbałbym przede wszystkim o to trawienie. Z czegoś musi to złe trawienie wychodzić, nie dzieje się to bez przyczyny, należy to zdiagnozować i przede wszystkim, na tym skończę, nie lecimy na pewno probiotyków, że tak powiem, na pałę. Nie robimy tego, to, że będzie tych probiotyków więcej, wrzucimy sobie Vivomix mocny i tak dalej i chwilowo problemy znikną i będziemy to ładować i używać tego jako po prostu taka podstawowa, codzienna profilaktyka. Na pewno nie wyjdzie nam to na dobre, a może nam bardzo mocno zaszkodzić i po prostu później się nabawimy mocnych problemów. Ale jeżeli chodzi o takie posiłki okołotreningowe dla osób z glikemią, no ja mam tutaj celowo po prostu w posiłki takie, że tak powiem, bardziej czyste. Nawet jakiś chlebek żytni, jakieś makaron, ryż, takie produkty. Potreningowo oczywiście jakieś owoce, takie delikatne, że tak powiem, jeżeli chodzi o cukry, na przykład truskaweczki czy malinki. Takie rzeczy tutaj bym sobie wrzucił, jeżeli chodzi o jodłospis. No i oczywiście różnego typu mimetyki tutaj mogą się sprawdzić. Zależy, jaki to jest problem z tym stoglikami. Żebyś tutaj dopisał dokładnie, na pewno byśmy mogli dokładnie to omówić. Ale pamiętajcie również, że istnieje coś takiego jak berberyna, istnieje coś takiego jak chrom. Są to dobre suplementy, fajnie, można sobie tutaj nimi się wspomóc, więc jeżeli ktoś chce, można również tutaj nagrać, ale jak będę mówić, będziemy o tym nagrywać, to po roku kanał się zamknie i nie będzie o czym mówić, więc może nagramy, ale możecie również sobie sami poczytać, czym te suplementy są, tylko nie na forach na Facebooku, nie na forach takich z pierwszej ręki, tylko naprawdę, jeżeli chodzi o takie bardziej badanka, bym powiedział, nie? Minikat versus redukcja klasyczna, co, kiedy i dla kogo? Kiedy robimy minikata, kiedy robimy redukcję? Minikat, można powiedzieć, też jest redukcją, ale tak jak nazwa wskazuje, mini redukcję, można tak to nazwać. Ja nie jestem może takim zwolennikiem takich typowych minikatów, czyli na 6-8 tygodni schodzimy z okresu masowego, przechodzimy na okres redukcji i robimy tą redukcję, ale tak w większym skrócie, redukcję, kiedy robimy redukcję, robimy taką solidną, kiedy naprawdę chcemy budować tą masę mięśniową przez dłuższy okres czasu i długo byliśmy również na masie i ta sylwetka jest już taka mocno zaniedbana i taki minikat tutaj nie pomoże. Jest potrzebna dłuższa redukcja. Wiadomo, jeżeli jesteśmy na masie długo, mamy takie minikaty, nawet krótkie, to jednak że tak powiem, układ pokarmowy też jest mocno zajechany troszkę, więc wątpię, że taki minikat 4-tygodniowy, 6-tygodniowy pomoże nam tutaj wrócić, że tak powiem, do tej kondycji właściwej. Więc tutaj taka redukcja, gdzie naprawdę zejdziemy nisko z tym poziom tkanki tłuszczowej, będzie jak najbardziej wskazana.
Schodzimy nisko z poziomu tkanki tłuszczowej, później możemy sobie masować przez bardzo długi okres czasu, oczywiście jeżeli wszystkiego się trzymamy tak jak należy. Przez długi okres czasu możemy ciągnąć taki okres masowy, a te minikaty możemy sobie wprowadzać, jeżeli ta sylwetka jest naprawdę na takim fajnym poziomie, jest fajna jakość, jesteśmy fajnie przygotowani jakościowo, budujemy, jakoś to fajnie utrzymujemy, ale mamy tylko stagnację, już jesteśmy mocno przejedzeni i tak dalej. Widzimy, że już nie ma takiego nabicia, nie wiem jak to nazwać, że już nie jesteśmy, że tak powiem, tacy twardzi. Kto wie o co chodzi, ten wie o co chodzi. Jeżeli już nie ma takiego progresu też siłowego, wtedy możemy zrobić progres siłowy, może zły przykład, bo to deload, tak, na pewno bardziej by się sprawdził, ale kiedy już naprawdę ten okres masowy widać, że nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, wtedy możemy zrobić minikat, poprawić sobie jeszcze to jakość naszej sylwetki, poprawić sobie tą wrażliwość insulinową i jak najbardziej będzie to w porządku. Natomiast dużo osób robi minikaty źle, dużo osób robi minikaty za długo, dużo osób nie wie, na czym powinien polegać minikat, wychodzi z tego często redukcja, później wychodząc z tej redukcji w okres masowy niektórzy robią, że tak powiem, takie mocne odbicia, jeżeli chodzi o kalorykę, jeżeli chodzi o węglowodany. Czy to się sprawdza, czy nie, tutaj już taki grubszy temat, natomiast ja tutaj jestem zwolennikiem, że długo masujemy, naprawdę długo masujemy, nie boimy się też tego poziomu tej wody, troszkę tego, że tak powiem, tłuszczu. Masujemy, robimy naprawdę dobrą masę. Później, jeżeli sylwetka na to pozwala i ta jakość jest jeszcze w miarę fajna, możemy zrobić sobie minikat, ale nie jakiś taki, mówię, typowo 6, 8 czy 10 tygodniowy. I później dalej sobie masujemy, a jeżeli już naprawdę sylwetka troszkę, że tak powiem, ucierpiała, tak jak u mnie było ostatnio, to możemy zrobić sobie dłuższą redukcję, aż ta sylwetka będzie prezentowała się już troszkę lepiej. Dlaczego mówię o sylwetce, nie mówię tutaj o poziomie cukru i tak dalej? Ponieważ myślę, że dla większości osób będzie to bardziej zrozumiałe, jeżeli zaraz tu zacznie mówić o glikemii, o wszystkich IGF-ach i tak dalej, to połowa osób nie połapie, o co chodzi. A chcę, żeby każdy to zrozumiał, a myślę, że ten, kto jeszcze jest bardziej komaty niż może, że tak powiem, taka osoba średnio zaawansowana, siedzi dłużej w tym sporcie, na pewno rozumie, o co mi chodzi. Siemanko, czy na redukcję węglowodany mogę jeść ziemniaki w każdym posiłku, czy lepiej 1-2 razy dziennie? No i tutaj pytanko bardzo fajne. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony wiele osób tutaj powie dla mnie, że Pietrewicz gada głupoty, jeżeli powiem, że można jeść ziemniaki na każdy posiłek. A większość osób powie, że fajne rozwiązanie, ponieważ możemy zaspokoić nasz głód, posiłek jest bardziej objętościowy i tak dalej, nie? Co myślę ja? Ja myślę, że jak najbardziej ziemniaki są super opcją, jeżeli chodzi o każdy posiłek podczas okresu masowego. Oczywiście nie możemy mocno się tutaj, że tak powiem, chować tylko w tych ziemniakach, ponieważ możemy nabawić się nietolerancji, że tak powiem, pokarmowych, jeżeli jemy w kółko to samo, czyli ziemniak, kurczak, ziemniak, kurczak, ziemniak, kurczak na przykład. Czasami to rozmaicamy, wiadomo, ale ziemniaki są bardzo fajne, są mocno objętościowe, naprawdę mocno nas nasycają. Więc, że tak powiem, nawet jeżeli mamy tych 40 gram węglowodanów, no to mamy około 300 gram ziemniaków, więc to jest bardzo fajnie. Na 40 gram węglowodanów z ryżą to jest pół worka, tak więc jak najbardziej ziemniaki są fajne. Więc tak w skrócie, super produkt, ale czasami urozmaicić sobie, czasami dodać coś innego. Może nie na każdy posiłek, ale jeżeli ktoś ma 6 posiłków, no to 4 jak najbardziej mogą wchodzić w ten sposób, ale rozwiązanie jak najbardziej według mnie super. Co jeszcze tutaj? Guma ksantanowa lub guar, że fajne rozwiązania, również tak polecam, fajne rzeczy, jeżeli chodzi o redukcję, można sobie tutaj kupić, też cena jest bardzo bardzo spoko. Co myślę o makaronie koniak, nie wiem jak to się mówi. Bardzo spoko opcja, stosowałem to raz bądź dwa razy, kupiłem sobie po prostu przez internet tak na próbę. Mimo tego, że stosowałem tylko raz bądź dwa, to naprawdę polecam. Też fajna opcja, można sobie tym się troszkę zapchać, zrobić sobie taką większą objętość, jeżeli chodzi o posiłek. Natomiast niektóre osoby, które dotyczy się i tego makaronu, i również warzyw, i również tych ziemniaków. Niektórzy mają problemy mocne z talią, że tak powiem, z takim wydętym brzuchem, może nie tyle co wydętym, bo czasami to jest to przodopochylenie miednicy. Więc to już zależy, ale jeżeli niektórzy chcą zadbać o wąską talię i piękną linię, nie powinny mocno tutaj lecieć w tą objętość. Natomiast u osób, które nie mają z tym problemu, jak najbardziej. Co tutaj mogę dla Was jeszcze, co chcesz redukować i po co? Takie pytanko również było. A co chcę redukować i po co? No chcę redukować tłuszcz i robić dalej masę mięśniową, dlatego to robię. A taki jest to proces, że redukujemy, masujemy, redukujemy i masujemy. Tylko trzeba robić to z głową.
Dobra, słuchajcie, mamy już 20 minut. Jeżeli jakieś pytanka również się jeszcze kolejne pojawią, to myślę, że już to wrzucimy do kolejnego materiału. Ale widzę, że materiał fajnie się przyjął. W miarę taka fajna ilość wyświetleń, taka sympatyczna, że tak powiem. Więc bardzo się cieszę. Co mogę Was więcej powiedzieć? No jeżeli chodzi o redukcję, no to redukcja jest, wiadomo, takim trudnym okresem. No trzeba się tutaj powstrzymać, jeżeli chodzi o zachcianki, trzeba się mocno spiąć, jeżeli chodzi o cardio. Przede wszystkim, ponieważ dla wielu osób się nie chce. Ja zawsze tak mogę tylko doradzić, że jeżeli ktoś robi cardio po treningu, to naprawdę zróbcie już to cardio po treningu i nie przekładajcie tego na wieczorny, szybszy spacer, czy marsz, czy cardio w domu, bo często wyjdzie tak, że nie zrobicie tego. To takie, wiecie, samo zaparcie trzeba mieć, ale na niektórych, wiadomo, i czas nie pozwala, i chęci również takie są średnie. Ale naprawdę, jeżeli przytrzymacie to przez te 6-10 tygodni, do 12 maksymalnie, zależy kto z jakiego punktu zaczyna, to jestem pewny, że każdy z Was dojdzie do tego celu, jaki sobie tam, że tak powiem, zaplanował. Tak? Musimy się trzymać tego planu. To jest taki czas, kiedy jednak musimy się troszkę wyłączyć, musimy kręcić te kardio, musimy trzymać tu dietę, liczyć to wszystko, trenować, być takim systematycznym po prostu robocikiem i wtedy na pewno to będzie fajnie szło. A później mamy sobie ten okres masowy, gdzie jako zawodnik mogę powiedzieć, że nie jest luźnym okresem i nie jest łatwiejszym. Powiedziałbym nawet, że jest trudny i o wiele bardziej, że tak powiem, trzeba tutaj się poświęcić niż redukcja, tak według mnie, ale dla większości z Was na pewno, na przykład dla osób, które teraz redukują sobie na wakacje i na wakacje będą miały formę, będziecie mogli sobie śmiało zjeść na mieście, na wyjeździe, na wakacjach i tak dalej. Ta forma nie ucieknie, nie ucierpi. Wiadomo, wszystko w granicach rozsądku, ale myślę, że warto naprawdę się przyłożyć raz, a konkretniej w końcu to zrobić, ponieważ wiele osób na półmetku rezygnuje, leci znów po prostu waga do góry i tak w kółko i w kółko. Dobra, to by było na tyle. Ja zapraszam Was na stronę realprogress.pl, www.realprogress.pl, na nasz fanpage na Facebooku, na nasz fanpage na Instagramie, na nasze fanpage na Instagramie i Facebooku. No i co? Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, dawajcie znać, czy się podobało. I kolejny temat będzie już inny. Możliwe, że suplementacja, możliwe, że trening. Zobaczymy również, jak tam w komentarzach to wypadnie i tak to wygląda. Dzięki bardzo za dzisiaj i do kolejnego materiału. Hejka!